Właśnie przyjechał glajcik do testowania, polecony przez mojego zaufanego dostawcę glajtów. Po długim wywiadzie ze mną o stylu mojego latania. Jak spojrzałem na parametry, to pomyślałem, zobaczymy. Nigdy nie miałem glajta do testowania. Tego mam duże nadzieje, ale i duże wątpliwości. Mojej cielki tak nie ugniatałem. Jeżeli go kupię, to też tak nie będę. Standardowy paseczek. Te materiały nowe. Jakiś dziwny zapach. Nowe zupełnie impregnaty. Lineczki ładne. Pokolorowane. Na głównych jest oplot. Jest wzmocnienie. Dwie. Tu jest jedna. Raz, dwa, trzy. Stabilo. I trzy. Czyli troszkę więcej linek niż w Chili. Oczywiście jet flapy. Jest też shark nose. W związku z czym wloty dużo mniejsze. Mam M-kę. Według tego to waży 4,7 kg. Porożejsze. A w środku jakbym wsadził w jelito. Ale zaufam, że to tak wygląda ta nowa technologia wsparcia. Tylko pogoda się zrobi. Pojedziemy na testy. Ale będziemy próbować. No nie, 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 nie. To za tyle to bym go nie brał. To nie jest cena. Taki lekki, że go nie czuję w ogóle. No nie wiem, czy startować, bo jest słaby jeszcze ten wiatr. Ale dobra. Lecimy. Nie się czuję. No właśnie. Musiał to wyczuć, bo nic nie czuję. No i jak wrażenia po pierwszym locie? Coś zupełnie innego. Nie tego się spodziewałem. Zupełnie inna inszość. No musiałbyś dłużej polatać. No, no. Mamy 3 godziny, potem front. O. Niezły do zdawienia, ciekawe. Chcę z botów wyrywać. Nerwowość kolejki. Tam już idzie zakit. Może zdążymy. Zlałem z lota wczoraj jednego, ale w ogóle nie czułem. Zaraz będzie padać. Angaru, Tomek, ładne deski, z uwagą. Jazda. 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 Jest jazda. Ale chyba, panie! Szkoda, że w taką pogodę. Coś znajdę, to będzie cud. Trzeba się ratować. Skrzydło w zasadzie połowy roboty robi samo. Czuje się, jak się trzyma za linki, nie za sterownik, się czuje fajnie. Prawie przed deszczem, w totalnym zakicie, skrzydełko daje radę. To może być opcja dla wszystkich tych, kto nie chcą wchodzić w górne B, a chcą mieć fajnego glajcika.
Jeszcze nie mam takiej śmiałości, żeby żebrać w parterze na nim, ale myślę, że się możemy polubić. Będzie dobrze. Podoba mi się. Najtrudniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o ten glajcik, będzie złożenie go. Najdziwniejszą rzeczą dla mnie w tych nowych glajtach jest to, że nie są sprzedawane w kiszkach. Proces testowania raka można uznać, że zakończony. Jak deszcze chodzą. I zając też.